Dzień dobry, tak by powiedział Michu z M4K. Ja tak nie powiem. Prawdopodobnie ten filmik będzie w 4K i sobie możecie się zastanawiać, dlaczego 4K? Skąd się wzięło 4K? A 4K się wzięło, to się dowiecie później. Skąd, ale to będzie na razie tylko ten filmik, później będą może jakieś inne. Jesteśmy w ładnej okolicy. Ładne martwe drzewo. Pola. Znaczy pola, to jest taka polanka, nie pole, takie uprawne. No i co? Słowojka? Jesteśmy tutaj, żeby się przejść i żeby pogadać o bardzo ważnych rzeczach. Dzisiaj będzie niedzielna filozofia żalu, capo sextarum. Niedzielna filozofia żalu. Otóż dzisiaj sobie ponarzekamy na głupi system istnienia ludzkiego, czyli samosądy, które są bardziej sensowne niż sądy właściwe, czyli tak naprawdę wszystko, co robią organy władzy. Ładne miejsce, ładne drzewo, pewnie dużo robali, może jakiegoś kleszcza nie złapię. Będę się ruszać, żeby mnie nie zeżarły. No i ogólnie rzecz biorąc, sobie porozmawiamy o tym, jak system jest niesprawiedliwy. No bo wiadomo, życie jest niesprawiedliwe, to każdy powinien wiedzieć. No i nie zawsze da się z tym coś zrobić, tak? Więc tak się złożyło, że jakiś czas temu, pod koniec czerwca, znów mi przebili opony w samochodzie. Nie wiem dlaczego, nie wiem kto. Dwie tym razem, bo 4 lata temu przebili mi wszystkie 4 i nie tylko mnie. Historia niestety smutna, problematyczna. Jeszcze miałem nadzieję tylko, że felgi nie będą pogięte od stania na flakach. No, jakoś to się tam udało ogarnąć. Tak, ktoś tam jest, dobra, to pójdziemy bardziej w tamtą stronę. No i ogólnie rzecz biorąc, sprawa w miarę ogarnięta pod tym względem, że już samochód stoi na normalnych kołach, nie na kapciach. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że prawdopodobnie mogą za chwilę znów coś mi przebić. Więc człowiek się oczywiście zgłosił na policję, poinformował ich. No i co, i prawdopodobnie za jakiś czas przyjdzie list z informacją, że sprawa została umorzona, tak? Że nie znaleziono sprawców, nie znaleziono dowodów. Życie. 4 lata temu też nie znaleźli dowodów. Akurat w tamtej sytuacji wiadomo, kto to zrobił, ale nie znaleźli dowodów, tak? Więc niestety, życie. No właśnie. Więc jak to jest? Człowiek się zastanawia. Całe życie stara się być dobrym. Jak ja to zazwyczaj mówię, że ja jestem człowiekiem złym, ale staram się być dobry, tak? Nawet wychodząc z tego założenia, że żeby pójść do nieba, to trzeba być dobrym, tak? Bo jak będę złym, no to pójdę do piekła, tak? A jak będę starać się chociaż być dobrym, to może do nieba nie pójdę, ale przynajmniej pójdę do czyśćca i aż tak źle nie będzie. Aczkolwiek wiadomo, w czyśćcu człowiek siedzi i cierpi za grzechy, które popełnił za życia, więc czyściec nie jest fajny, niebo dopiero jest fajne, tak? A tak naprawdę to tego nie wiemy, dowiemy się dopiero po śmierci. No właśnie. To tak jak też był Parturnak z Elder Scrolls Skyrim, który, jak to powiedział, łatwo jest być, urodzić się dobrym, ale ciężej jest urodzić się złym i przezwyciężyć to i starać się być dobrym. No, więc można powiedzieć, że to ja taki jestem, że jestem człowiekiem, który ogólnie nie lubi ludzi. Jestem za równouprawnieniem. Nie lubię ludzi wszystkich, tak? Taki żart. Oczywiście podchodzę do ludzi z szacunkiem, tak? Z neutralnością, czyli nie jestem od razu nastawiony, że jest to jakiś łysy kark, to będzie debil, głupi, który tylko umie się bić, bo są ludzie, którzy są takimi karkami, a są w miarę mądrzy, tak? No, też na przykład, że ludzie ładni są zazwyczaj głupi. Bardzo często tak jest, bo stoją nie w tej kolejce przy tworzeniu świata, no, ale nie zawsze. Są też ładne osoby, mądre, tak? Ja na przykład jestem dobrym przykładem takiego, co jest i brzydki, i głupi. No. Także mi się akurat poszczęściło, bo ja nie stałem w żadnej kolejce, bo mi się nie chciało, bo nie miałem czasu. Chciałem wyjść już na zewnątrz, bo było duszno w Macicy. No i właśnie, idziemy dalej z tematem. 4 lata temu też mi przebili. Wtedy wiem dlaczego, z tym, że no to ewidentnie była po prostu taka kwestia, że porachunki i tak dalej, tak? No my nadepnęliśmy na piętę komuś, pokazując
że po naszej stronie jest wszystko w porządku, a oni w ramach wynagrodzenia nam poprzebijali opony, dwa komplety. 2 lata temu mi wybili szybę w samochodzie, też nie wiem kto akurat, to nie tylko mi, tylko gość co któryś, znaczy gość, przypuszczamy także to gość, co któryś samochód po prostu idąc ode mnie do stacji PKP po prostu przebijał sobie szyby. Sprawcy nie odnaleziono, tak? Kamera jest, ale nie na tym skrzyżowaniu. Nie wiem, czy są jakieś kamery miejskie po drodze do stacji PKP. Sprawa umorzona. No i właśnie, człowiek to się tak zastanawia, że całe życie ma pod górkę. Cały czas ciągle coś. Wiadomo, jeszcze raz powtarzam, nikt nie mówi, że życie jest łatwe. Ale człowiek, no nie wiem, kupiłem sobie motorower. I przez pierwszy rok na gwarancji ciągle były z nim problemy. No to akurat oczywiste, bo Chińczyk, tak? Ale z drugiej strony nigdy nie było problemu z elektryką. Oprócz akumulatora, który magicznie w czerwcu chyba drugiego roku umarł. Bez żadnego ostrzeżenia wcześniejszego. Życie. Co chwilę się coś im psuje, mimo że teoretycznie Junak wyznaje zasadę, że jak już odpali, to jedzie. Będzie ledwo jechał, będzie się zalewał, przelewał, ale pojedzie. Tak? Kupiłem samochód. Po miesiącu mi przebili opony. Zajebiście. Musiałem wtedy pójść w oszczędności. Trochę się psuło, trochę się nie psuło. Daleko samochodem ogólnie nie jeździłem, bo nie było potrzeby. Więc przyjmijmy, że samochód działa. No, ale musieli mi wybić szybę, tak? Nie może być spokoju, tak? Kupiłem motocykl. Zaczęło ludziom przeszkadzać to, że... Znaczy, przeszkadzać. W sumie to tak naprawdę jednej osobie zaczęło przeszkadzać, góra dwóm, że motocykl jest za głośny. A jest na oryginalnym tłumiku fabrycznym, homologowanym, tak? No bo oryginalne są homologowane, tak? Na dany rocznik. Może rocznik 2021 by nie przeszedł. I to już by była sportowa tuba, tak? Ale no... To nie jest głośny tłumik i jest po prostu normalny. No ale to działa na takiej zasadzie, że babie weź to wytłumacz, tak? I właśnie dochodzimy do połączenia tych dwóch spraw, właśnie przebicia opon przed parunastu dni i motocykla, ponieważ tu można sobie było na opartego połączyć te dwa fakty ze sobą, tak? Czyli powiedzmy, że to był czwartek, tak? Ja sobie grzebałem w motocyklu, bo coś tam trzeba było zrobić, bo byłem na zlocie i powiedzieli mi, co trzeba zrobić, żeby sprawdzić, czy to jest przyczyną dławiącego się silnika. Rozłożyłem go, bo stwierdziłem, nie będę oddawać do serwisu, spróbuję się w końcu czegoś nauczyć, tak? Jak spieprzę, to dopiero. No. Zdjąłem bak, zdjąłem gaźniki, wymieniłem filtr powietrza. Miałem problem ze złożeniem tego. No i dobra, i chciałem odpalić, żeby zobaczyć, czy wszystko dobrze złożyłem. Rzeczy i tak naprawdę odpaliłem go tak, jak się go odpala przy... normalnym rozruchu, żeby się przejechać na wycieczkę, tak? No. No i baba wali w parapet i się czepia, że głośno, że ja se warsztat pod jej oknami robię. No ale dobra, to nie jest przestrzeń jej prywatna, tylko publiczna. Nie ma zakazu jakiegoś prawnego, że można sobie, że nie można majsterkować sobie pod blokiem. Jeżeli zachowujemy bezpieczeństwo, nie ciekną oleje i płyny eksploatacyjne, to można to robić raczej, tak? Tak samo można sobie pod blokiem wymieniać koła na zimowe czy letnie, tak? No, ja jej powiedziałem, tłumik jest skierowany w stronę mojego bloku, a ona mówi, no trochę za daleko. No mówię o homologacji, tak, że przeglądy przechodzi. Jej to nie interesuje, mówi, że zadzwoni na Straż Miejską. Ja mówię, no to pani dzwoni na Straż Miejską, tak? Niech przyjadą. Nie przyjechali, tak? Straż Miejska akurat mnie raczej kojarzy. Nie da się kojarzyć człowieka, który ma taki charakterystyczny samochód. No i właśnie tu jest problem, bo człowiek chciałby mieć coś unikatowego, a tu się okazuje, że to jest zły pomysł, ponieważ się może okazać, że w ten sposób łatwiej cię rozpoznadzą i wymierzą właśnie samosąd. Ale to też jest głupia polityka, bo ja sobie myślę, czy ta baba jest na tyle świadoma umysłowo, żeby coś takiego zrobić? Czy po prostu na przykład ta osoba sprzed 4 lat usłyszała tą rozmowę, tak? Bo powiedzmy, że to nie była kłótnia, tylko rozmowa. Taka agresywna z jej strony, a z mojej i brata nie. I stwierdziła, że jeszcze raz nas ukaże, tak? No bo to też taki głupi przypadek, że nagle z dnia na dzień przebili mi opony. Jeszcze mam drugą teorię, taką, że po prostu to jest kara za moje grzechy, za moje złe czyny, bo one też się zdarzają, tak? Nie jestem czysty, idealny, popełniam błędy. I na przykład sobie myślę, to jest
zemsta, że na przykład, nie wiem, może gdzieś przejechałem na zielonej strzałce bez zatrzymywania się, może wjechałem na pasy, jak ktoś już miał zamiar chodzić na te pasy, a teraz jeszcze przecież zmienili prawo, no to wiadomo, że pieszy to wielki pan, już powietrzem dotyka przejścia, no to już jest na przejściu, tak? I może ktoś sobie stwierdził, a to menda, nie przepuścił mnie, a później parę dni później stwierdził, o, to ten samochód, weźmy go, ukażmy, tak? Cholera wie. Mówię, sprawa prawdopodobnie zostanie umorzona. No, a co do motocykli, dziwię się, że jeszcze nic im nie zrobili. A najgorsze jest to, że mówię, wszystko to jest złomy, nic nie warte. I wsadzanie jakichkolwiek pieniędzy w te jednoślady czy samochód, to jest po prostu strata pieniędzy, tak? I to nie wiem, czy to jest akurat dobre miejsce, żeby wam to demonstrować. Zwłaszcza, że tam ktoś przyjechał. No, ale powiedzmy, że silnik ostygł. I powiedzmy, że chciałbym go odpalić. I powiedzmy, że ja go odpalę. Tak? O. Słyszycie mnie? Mam nadzieję, że tak. No i to jesteśmy na miejscu, tak? Podnosimy ssanie. Wstajemy. O. Z tej odległości jesteśmy na polu. Z tej odległości praktycznie to jest 3 metry, może 4. Motocykl już jest na tyle cichy, że w sumie mogę normalnie rozmawiać, jakbym tu z kimś stał. Okno tej baby jest jeszcze dalej, bo jest, powiedzmy, po prostej linii mniej więcej w tej odległości. Widzicie? Podejrzewam, że ci ludzie w domkach w ogóle tego motocykla praktycznie już nie słyszą, ale tej babie przeszkadza, tak? No niestety, nie wszystkich da się zadowolić. Niech się tylko cieszą, że nie założyłem sportowego tumika, homologowanego, ale głośniejszego. Wtedy już by był problem, tak? Także niestety, życie nie jest sprawiedliwe i człowiek się ciągle zastanawia, czy warto być dobrym, czy... Poczekajcie, zgaszę silnik. Czy warto być dobrym, poświęcać całe swoje życie, marnować całe swoje życie, nie wiem, 50, 60, 70 lat, a powiedzmy, że 50 lat od wieku 20 lat, będąc świadomym już pełnoletnim, czy jest sens poświęcać 20... O Jezu, 50 lat już się zaczynam plątać. Czy jest sens poświęcać 50 lat swojego życia na to, żeby być dobrym, mimo że ludzie ci plują w twarz, rzucają kłody pod nogi, nienawidzą cię, nie cierpią, gardzą tobą, tylko po to, żeby po śmierci trafić do nieba? Czy to się opłaca? Czy to jest warte? No teoretycznie tak, bo w niebie będziemy żyć wiecznie, jeżeli zostaniemy oczyszczeni z grzechów. Jeżeli nie zostaniemy oczyszczeni z grzechów albo nie będziemy chcieli, to pójdziemy do piekła, gdzie wiecznie będziemy cierpieć, tak? Więc teoretycznie to jest warte tego, aczkolwiek wychodząc z założenia na przykład ateistów, że nie ma nic po śmierci, no to tak jak z ciemną stroną mocy w Gwiezdnych Wojnach, tak? Ciemna strona mocy daje ci więcej możliwości i większą siłę i potęgę i jest o wiele potężniejsza dzięki temu i wydaje się, że będzie wszystko łatwiejsze. A jasna strona jest słabsza, ma mniej sił, ale ma większą wolę walki i dzięki temu zawsze wygrywa. No tylko, że nasze życie tak nie działa i niestety zło wygrywa dosyć skutecznie i prawdopodobnie albo po prostu świat się nas prędzej czy później pozbędzie, czy właśnie tą epidemią, czy przyszłą, albo jakąś wojną światową. Już nie przyjmując scenariuszy, że na przykład czy ten wirus jest laboratoryjny, czy nie, czy na przykład Bóg zesłał apokalipsę, która już powoli zaczyna się dziać i po prostu chce się nas pozbyć, bo już za dużo odpierdzielamy. Ale naprawdę, no, jak tak człowiek sobie żyje, jak tyle lat ja już żyję i praktycznie od urodzenia ciągle były jakieś problemy i zawsze mi rzucali kłody pod nogi, no to człowiek sobie z jednej strony sobie powie, dobro wraca. I prędzej czy później w końcu mi się uda i będę mógł żyć życiem spokojnym. A prawda jest taka, że nie, że to jest bzdura i szansa na to, że będzie się żyło dobrze jest bardzo mała, bliska zeru, bo jakby
była bardzo duża szansa na życie dobre i pełne szczęścia i w ogóle swobody, spokoju i wolności, to by świat by był zbyt piękny i ktoś by znowu szukał zwady, żeby ten świat zniszczyć, tak? Bo nie ma ludzi, którym wszystko się spodoba. Dlatego jeszcze raz człowiek się zastanawia i pyta, czy warto poświęcać całe życie, żeby być dobrym, skoro i tak ludzie się za to prawdopodobnie ci nie odwdzięczą. Albo odwdzięczą się ci, których znasz, a ci, którzy cię nienawidzą albo są obcy, i tak będą cię nienawidzić, tak? No, także powiedzmy, że dzisiaj w tym krótkim odcinku w 4K, w super jakości, na pięknej polanie, to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że wszystko było dobrze słychać, że mikrofon w tej kamerce jakoś sobie poradził. Także do zobaczenia i cześć!